Witam Was, kochani, bardzo serdecznie z tej strony Reigens. Jak widzicie, znajdujemy się tutaj w domku, którego budowaliśmy na lewie. I doszedłem do wniosku, że w sumie urządzenie tego do ustawienia jest takim głupim pomysłem, szczególnie, że dom mi się bardzo podoba i prawdopodobnie wykorzystam go w jakiejś z jednej z moich rozgrywek. Tak więc postanowiłam, że po prostu go tutaj urządzę, a przy okazji Wam pokażę, jak go urządziłam. Jak mówiłam, na lewie ten domek przypomina taki jakiś domek skandynawski, coś w tym stylu, no powiedzmy, taka biało-niebieski generalnie. Więc w sumie nie wiem, jak to nazwać. No, nie powiedziałabym, że on jest jakiś stricte skandynawski, bo po prostu nie mam tutaj jakichś tam modów czy coś, żeby, wiecie, zrobić jakiś taki piękny, ładny, cudowny domek. Mogłam go umieścić na większej parceli generalnie, żeby sprawić, wiecie, żeby on tak był koło wody czy coś w tym stylu, nie? Wiecie, takie klimaty i w ogóle szczególnie, no nie wiem, no tak mi się skojarzyło, wiecie, ze Skandynawią. Tak dziwnie w ogóle, nie wiem w ogóle, czy dobrze mówię. Nieważne, ale jak widzicie, urządzam tutaj domek, starałam się, żeby jakoś to wszystko wyglądało. Z kuchnią to w sumie miałam najmniejszy problem, zastanawiałam się generalnie, jak wykorzystać całą przestrzeń, która znajduje się na dole, i powiem wam, że to było naprawdę wielkie wyzwanie, jak to zrobić, żeby wszystko wyglądało jakoś w miarę. Jeżeli byście chcieli pobrać ten dom, to ja go chyba nazwałam jako urządzenie domku. Nie, domek rodzinny albo rodzinny domek, coś w tym stylu. Na pewno jest w mojej galerii, jednakże jeżeli byście chcieli go pobrać, to musicie włączyć zawartość zmodyfikowaną, bo ten domek wyszedł mi jako niby z zawartością modyfikowaną, mimo że ja tutaj modu nie używałam, ale mam wygrany mod na jesień, który właśnie tutaj jest jako ten mod i zwyczajnie po prostu łapię to jako zawartość zmodyfikowaną, więc jakbym usunęła tego moda na jesień, to wtedy nie byłoby żadnego problemu. I w zależy czego, jakbyście chcieli tego to pobrać, to wtedy macie właśnie tam, tak jak mówię, no, Jezu, nie mogę się normalnie dzisiaj jakoś wysłowić. Drugim moim problemem takim było to, jak zagospodarować trochę półki, w sensie no ścianę, żeby nie była taka pusta. Jak widzicie, tutaj kładę półki i na tych półkach daję jakieś tam kwiatki. Chciałam jakieś inne ozdoby, ale w końcu skończyło się na kwiatkach, żeby jakoś to generalnie wyglądało. Potem jeszcze miałam jakiś problem, bo chciałam tutaj firanki dać, ale to już było prawie na samym końcu. Ale w końcu położyłam te kwiatki, było wszystko ok, przynajmniej jestem w miarę zadowolona z tego. Nie wiem, czy wam się w ogóle to ten taki film spodoba. Generalnie nigdy tak nie siedzę i nie rozmawiam do was, kiedy puszczam wam takie szybkie budowanie. Jakbyście chcieli, żebym robiła takie filmy, no to spoko. W ogóle na przez najbliższy czas w ogóle nie będzie live'ów. Jeszcze nie wiem, kiedy bym zrobiła następnego live'a. Na pewno wam napiszę na grupie, do której was oczywiście odsyłam. Na dole w opisie będzie oczywiście link do grupy i będzie też link do donate'ów, jeżeli byście chcieli mnie tutaj wesprzeć, bo zbieram na The Sims 4 psy i koty. Więc tak tylko mówię w razie czego, ciągle wam przypominam, bo wiecie, pod każdym filmem tego nie daję, tylko na live'ach, ale nie martwcie się, jeżeli byście dawali donate'y, to one na pewno dotrą, mimo że nie jest live, tak? Tylko tak mówię, że w razie czego jest taka możliwość, nie zmuszam, jak chcecie, to ja będę bardzo wdzięczna oczywiście. No i tutaj zrobiłam takie coś z telewizorem, w sensie taki kominek, na którym dałam telewizor, żeby wiecie, jak sobie jedzą, to mogą oglądać telewizję. Powiem, że po raz pierwszy robiłam coś takiego i no w sumie powiem, że całkiem fajnie to wyglądało. Tutaj chciałam jeszcze dać jakieś rzeczy jako taki, wiecie, przedpokój i potem po prawej stronie dałam taki kocik dla dziecka, w sensie, że jakby za karę szło czy coś, wiecie, do kąta. No i tutaj właśnie robiłam ten salon taki, w takich niebieskich tonacjach. Miałam potem jeszcze problem z zrobieniem jakiegoś dywanu, żeby tutaj postawić, więc w końcu jakiś znalazłam, ale mimo wszystko, no, zagospodarowanie takiej dużej przestrzeni na dole to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, żeby coś takiego zrobić. I w sumie szczerze nie spodziewałam się, że mogę mieć z tym aż taką trudność, choć w sumie głównie zawsze buduję takie domy, gdzie jest bardzo duży parter, a trochę mniejsze pierwsze piętro. I wydaje mi się, że chyba powinnam się tego powoli oduczyć i budować jakieś mniejsze domy, bo mimo że ten wydawał mi się, że jest mały, to wcale taki nie był i no kurczę, jednak jest naprawdę bardzo duży. Ten kącik właśnie tutaj z biblioteką mi się bardzo podoba, taki wiecie, i ta lampa jest super, po prostu piękna jest ta lampa, tak mi się bardzo podoba ta lampa, taka stylowa i w ogóle jest cudowna jest ta lampa. No i tutaj właśnie robię ten kącik. Na początku myślałam, że coś innego, ale w końcu skończyło się na takim kąciku dla dziecka, żeby sobie porysowało, uspokoiło się i w ogóle w razie czego. I tutaj jeszcze dałam chyba takie biurko z boku i kuliczka z tego co pamiętam, ale to za chwilkę zobaczycie. Teraz nie dałam wam jakiegoś mega wielkiego przyspieszenia, żeby wam tutaj nie migało wszystko. Ale no, o właśnie, tutaj dałam to wszystko i poszliśmy na górę. Tam na górze mówiłam wam na live, że jest jeden pokój taki z taką starą tapetą, co praktycznie będzie taki jakby nieużywany, no nie wiem. Jeżeli chcecie, możecie sobie to oczywiście zmienić. Ja tylko mówię, jaki ja miałam zamysł na to, żeby to był taki pokój, że w razie czego będzie do remontu po prostu. Właśnie nie dałam tutaj tych cech parceli, mogłam dać, że po prostu do remontu ze względu na ten jedno pomieszczenie.
na górze, ale tego nie zrobiłam. Poza tym na górze tak mi się bardzo podoba to biuro, które zrobiłam, ale to zobaczycie niedługo. Tak więc co, chyba będę już się zamykać i pozwalać wam tutaj słuchać muzyczki i oglądać dalej, już prawie ponad połowa filmu poszła. Nie zrobiłam jakiegoś takiego protokołu stricte dla Toddlersa, tylko łączyłam pokój Toddlersa z pokojem dla rodziców w razie czego. I co, mam nadzieję, że film wam się spodoba, możecie się spodziewać prawdopodobnie jutro. Jutro chyba, dobrze mówię, jutro jest to poniedziałek, 25. To może uda mi się jutro wam wrzucić kolejny odcinek Naruto, więc wyczekujcie. Jeżeli wrócicie ze szkoły, no to już powinien być w takim razie, albo z pracy zależy co, kiedy i co. Tak więc, kochani, dzięki wam wielkie za oglądanie i do usłyszenia niedługo. Trzymajcie się ciepło, cześć! Rock the plank. The future's